No witam Was serdecznie. Zaczynamy nową przygodę. Jestem ja, Mirek, Dziadek. Próbujemy złowić szczupaka. Także trzymajcie kciuki i widzimy się przy pierwszej rybie. Hej. No jest pierwsza ryba wypadła. Dziadek ciągnie. No nawet fajny taki. Czy podbierak chcesz, Dziadek, czy wyciągniesz go? Podbierak, bo to kurwa... O, takie. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No, fajna rybka. Taka 60 plus, nie? Ładnie. Co wy chcecie? Dziadek też potrafi. No i pięknie. Ale to ja ją złapałem, no. Jakby co, tak? Kto ją wyciągnął? Teraz Dziadek, poradzisz sobie, Dziadek? Co? Poradzisz sobie? Postać. No i dobra. Dobra. No. Red light. Ale już jest zdziabnięty, no. Ale to stary, zabliźniony jeszcze. Tak? No. Dobra, miło, do wody. No taki 50. Jakiś starszy brat go kurwa dziabnął. Tak. Ale fajnie stoi. Zaraz podpłynie. No i poszedł. Pięknie. Pięknie. Nie jest pierwsza ryba, chowamy dalej. Brawo Dziadek. Brawo Dziadek, dokładnie. No i fajniejszy trochę, nie? Fajniejszy troszkę. Podbierasz? No, co poradzę. Oki wymiarowy, ale tak za co wiesz. Ale tak dobrze. Kątem dzioba, nie? O, w samych nożyczkach. Chciały trącać bokiem, nie? No to 50. Ale wiesz co, w tym jest, cały w pijawach, wiesz? Przedmieście. Nie są w stanie. No i dobra, wrócimy do następnego. Mamy jeszcze tizik. Jest następny, ten fajnie łupnął, wiesz, będzie większy. No bo taki waleczny, dobra, spadł. No spadł, ale fajna ryba była. Była przez chwilę następna rybka. Bardzo delikatnie biorą, to jest takie łupnięcie, zasanie praktycznie tylko w nożyczkach mają. I się rybka wypiera. Może się coś uaktywnią bardziej, bo poranek to był bardzo słaby. Ale walczymy. Bardzo wolne prowadzenie. Praktycznie więcej pauzy jak prowadzenie. No działamy. Jest następny. Tym razem 12 cm szattis. Red lightik. Nie jest to jakaś, to jest zbytnio duża ryba. No ale coś tam się dzieje. Ładnie zastał, nie? 16-12. A ten strzelił. Mały, ale od razu. Ile powiedzieliście przy nawierzchu? Nie mam schowane.
Więc ja zrobię, wyciągnę mu przynęty zaraz, bo puszczę. Dobra, uwolniony. A wiem od czego to puszczamy. Było. To było dołączone do tego, do wanny, czy do zlewu. Aha, wiem. Odpływ. Już wiem, no. To było połączenie tego gumowego. Fajny taki Mirek ma, zobaczcie, patent. Do korków to jest przyczepianie. Nie uciekło, taki, jak uciekło, jak coś tego. Można się przyczepić gdzieś tutaj o jakiegoś innego i fajnie przydają się takie rzeczy. Super. Dobra, lecimy dalej. Teraz Mirek ciągnie. Nie jest to nic wielkiego. Ale jest. Nie no. Taki fajny, weźmiesz go? Pan pod bierakiem też się ci go podera sięgną. Spokojnie. Można? Można, nie? Kto nie narzeka, ten nie ma. Zobacz, jak zerwę całego tego. Normalnie połknął go. Prawie umrze. Wziął nie się ci pomóc. Jeszcze ten. Adam ten zapotek jest odpieprzył całego i teraz ty. Tuś. Się zaczyna atakować. Zaczyna atakować. Ja za to zapłaciłem, dawaj. O, widzisz, no. Można, można. O, taka mała do wody. Dobra, pięknie, poszło. Teraz Cezary na drugiej łodzi łowi. Kolega. Jesteś w kamerze, Cezary. Uśmiechnij się. No, no. Ale wszystko jeden rozmiar, nie? No one się tak odpalają rozmiarami. Jestem w kamerze? No. Chodź, 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 ty, bo w kamerze jesteś, kurwa. I co, red light? Ja. Ja. Daj mu buzi. Tylko bez języczka. No tak. Pięknie. Lecimy dalej. Jest następny. Fajniejsza ryba. Wszystko takie kurcze. To ta moja, to mi spadło. Też pijawkę ma, widzicie? Zobacz. No. To było. To tam gdzie? Jest następny. Ten mały. Ale zasa ładnie gumy. Gumy nie widać w ogóle, wiesz? Dobra, ci gumę. Nie, tylko wezmę, tylko gumę muszę. Nie wyszło. Prawie z krzelem. No zobacz, no jak huknął. Tak pogryzł. Guma z krzelem. No.
dzikus. Normalnie. Daj mi ten, jego uwolnię. Weź uwolnię go i zaraz ten puszczamy. Dobra, puszczamy kagatkę. Bye bye, maszkaro. No słuchajcie, my już powoli będziemy się zawijać. Coś tam wyszło, tak jak żeście widzieli. Robimy jeszcze jedno, dwa miejsca. Wiadomo, jak coś złapiemy, to uwiecznimy to. Także na tą chwilę, wiadomo, ciężko było, bo ryby nie za bardzo chciały pracować, ale to są ryby, wiadomo. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.